Z okazji minionego Dnia Deskorolki i premiery drugiego sezonu Betty przejrzeliśmy dla Was filmy o jeżdżeniu na desce i wybraliśmy najciekawsze z nich. Koniecznie zapiszcie sobie te tytuły. W historii nastoletnich skejtów z północnego Hollywood deskorolki tożsame są z młodzieńczą beztroską i wolnością, a stosunek do nich trzech bohaterów filmu dokładnie odzwierciedla ich życiowe postawy. Po skończeniu szkoły jeden z nich rzuca skating i zatrudnia się na etat. Drugi planuje iść na studia i jeździć czasem dla przyjemności. A trzeci, nasz główny bohater, nie chce puścić deski i wbrew przestrogom wszystkich znajomych, a przede wszystkim ojca, planuje zostać pro. I'm gonna be a pro skater. Wow. W nakręconym przez współproducenta najlepszych lat filmie czuć tę samą słodką nostalgię za najlepszymi młodzieńczymi latami i marzeniami na wyciągnięcie ręki. Paranoid Park Gusa Van Santa sekwencje jazdy na desce oddają stan umysłu nastoletniego chłopaka, który mierzy się ze wspomnieniem głębokiej traumy. Jego myśli wracające do feralnego wydarzenia płyną czasem swobodnie, czasem przeskakują, czasem się cofają, a przeważnie bolą. Operator Christopher Doyle tworzy tu coś na kształt elegii, lirycznej opowieści o wewnętrznym cierpieniu bohatera. To jeden z nielicznych filmów, w którym jazda na deskorolce posłużyła za metaforę smutku i alienacji głównego bohatera. Nie mamy żadnych wątpliwości, że w najlepszych latach Jonah Hill wraca do swoich najlepszych lat. W jego filmie czuć dużo autentycznych emocji i tęsknoty za czasami, kiedy wszystko było ważne, pierwsze i intensywne. A wyjście na deskę oznaczało szansę na poczucie się częścią grupy, w której ani wiek, ani inne definiujące kategorie nie mają znaczenia. Deskorolka nie tylko łączy tu bohaterów ponad podziałami, ale też staje się wspólnym mianownikiem zdobywanych razem doświadczeń. Nawet jeśli nigdy nie jeździliście na desce, na pewno pamiętacie te lata. Pierwsza scena skaterki wystarczy, by przekonać się, że takiego filmu o jeżdżeniu na desce jeszcze nie widzieliście. Kiedy osamotniona w swojej pasji Camille poznaje nowojorskie dziewczyny dobrze zadomowione w męskim środowisku deskorolkarzy, czuje, jakby właśnie znalazła dom. Tu każda z nich może być kim chce. Skateboarding stanie się dla Camille drogą do poznania, czym jest bliskość, zaufanie i lojalność. Dotkliwa lekcja pokaże jej natomiast, że takiego wsparcia i takiego siostrzeństwa, jakich zaznała, nie da się przecenić. Kiedy na ekranie zostaje podana informacja o skali domowej przemocy w Stanach, oczywiste staje się, że Jutro albo pojutrze nie jest filmem wyłącznie o radosnych kickflipach grupki przyjaciół. Dokument Bingaliu, zmontowany ze zgromadzonych przez 12 lat materiałów, mówi o jeżdżeniu na desce coś, co być może zabrzmi banalnie, ale jest najbardziej wnikliwym wejrzeniem w istotę skatingu. Dla bohaterów Jutro albo pojutrze i jednocześnie przyjaciół Liu to po prostu sposób na życie. Na tworzenie relacji, na wyrażanie siebie, na chwilę zapomnienia i ukojenie niewypowiadalnego bólu. Deska jest tu uniwersalnym językiem i jedynym skutecznym narzędziem do radzenia sobie ze światem.